Ciekawy, a już na pewno nowoczesny zawód zdobywa Rafał w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. A gdy nauka łączy się z prawdziwym zamiłowaniem do maszyn, to technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie na medal. Będziemy poznawać monitory, tak? Będziemy poznawać sposób sterowania maszynami, ciągnikiem czy sieczkarnią, również maszynami, które współpracują ze źródłem napędu, jakim jest ciągnik. Na tych monitorach możecie zobaczyć tutaj stacjonarnie, w jaki sposób wprowadzać dane. Mechanizacja i agrotronika to są dwie takie rzeczy, w których się odnajduję i myślę o tym przyszłościowo. Tato coś naprawiał, dziadek tak samo i ja razem z nimi gdzieś tam chodziłem, kręciłem. Przejazd po okręgu u nas może nie jest zbyt mocno spopularyzowany, tak, ale chociażby w RPA, w Republice Południowej Afryki, można tam zobaczyć bardzo dużo pól, które właśnie mają kształt okrągły. Wynika to przede wszystkim z oszczędności przy nawadnianiu. Wygląda na to, że szkoła tylko otwiera przed uczniami drogę i prostą, i po okręgu. Pojadą nowoczesnymi maszynami prosto na pola polskie, europejskie, a nawet afrykańskie. Ktoś spróbuje, żeby wstawić nowy sprzęt? Weźmiemy sobie opyskiwacz teraz. Okej. Okay. Teraz nie potrzeba się w smarze tak po łokcie brudzić. Teraz wszystko jest na sterownikach, wszystko jest elektronicznie robione, więc nie ma potrzeby. Wystarczy wejść do kabiny, do tego kokpitu, tam wszystko podpiąć, komputer, można zobaczyć, jak te sterowniki chodzą. To wszystko jest teraz na elektronice, więc nie ma smaru, nie ma niczego. Już podpiąłeś? Świeci? Świeci. Świeci? Dioda? Dobra, no to lecimy dalej. Jest zapłon? Włącz. Jest zapłon. Dobra. I skanujemy. Bardzo dużo systemów jest, to też trwa. Kiedyś to i było głośno, i było brudno, a teraz w kabinie mamy wszystko. Mamy klimatyzację, mamy ogrzewanie. Można to porównać, nie wiem, do samochodu, nawet klasy premium. To sobie możemy bardzo fajnie wyciągnąć, tak? Są bardzo zainteresowani nowoczesnymi systemami, bardzo lubią pracować na maszynach, bardzo lubią poszerzać swoją wiedzę. Znaczna część z nich pracuje w gospodarstwach, u siebie w gospodarstwach, niemniej jednak nie mają możliwości takiej, żeby na tak zaawansowanym sprzęcie pracować i bardzo chętnie tutaj rozwijają swoją wiedzę. Każdy uczeń musi zapoznać się sam, osobiście, czyli wziąć w ręce śrubkę, dokręcić, odkręcić, zrobić naprawę jakiegoś sprzętu, podłączyć ten sprzęt i przede wszystkim pracować na nim w polu. Jeżeli ktoś lubi mechanizację, lubi to wszystko, to naprawdę nie jest to trudne, jest to proste. Proste, a kwalifikacje w nowoczesnym, precyzyjnym rolnictwie dziś konieczne. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po szkole potrafi obsługiwać pojazdy i maszyny rolnicze, a także diagnozować ich stan techniczny i wykonać ich naprawy. Zdobędzie prawo jazdy na samochód i ciągnik. Bez problemu zaprogramuje sprzęt rolniczy wyposażony w nowoczesne systemy elektroniczne i nawigacji satelitarnej. Szkoła kształci młodzież w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii oraz technik turystyki wiejskiej.